Zaczynamy. Niektórzy z Was mnie znają, niektórzy nie. Wojtek Mach z tej strony, z Londynu. Dzwaniam się, dzięki, że żeście do nas dołączyli. Będę Wam, dzisiaj opowiem Wam o tym historię na temat tego mojego znaczka. Pewnie niektórzy z Was widzieli go na zdjęciach swoich znajomych. Skąd się wziął i co reprezentuje i w jaki sposób on Ci może przynieść korzyści, nie tylko materialne, finansowe. Opowiem, ale zanim w zasadzie zacznę, to mam dla Was niespodziankę, także jak wytrwacie do końca, to się dowiecie, co to jest za niespodzianka. I oczywiście będę mówił o podróżach, każdy kocha podróże i co ten znaczek, historia tego znaczka jest bardzo prosta. Kiedyś pan o imieniu Wayne miał wizję, osiągnął sukces, nie tylko właśnie finansowy, mógł sobie pozwolić na podróże, mógł sobie pozwolić na doświadczanie, no taką niezależność finansową i miał masę czasu, żeby realizować swoje marzenia, ale pomyślał w którymś momencie, fajnie było, że część z moich znajomych nie ma takiej możliwości. W jaki sposób ja mogę im pomóc i spowodować, żebyśmy razem byli na takich wyjazdach i żeby oni też mogli nie tyle doświadczyć tego, co nawet też zarabiać i korzystać z jakby niematerialnie z takiego stylu życia. Także Dream Chips przedstawiam Wam, to jest produkt firmy, klubu World Ventures. Dream Chips to jest właśnie klub lepszego stylu życia, który zaraz Wam poopowiadam, co oferuje, jakie korzyści przynosi. Dlaczego uważam, to nie jest moja opinia, że tak powiem, tylko tak jak w branży filmowej Oscary są instytucją, która przyznaje najwyższe nagrody w branży filmowej, tak u nas, w naszej branży turystycznej, taką instytucją jest World Travel Awards. Więc jakby takich nagród zdobyliśmy w ciągu ostatnich kilku lat ponad 40, także to jest zdecydowanie powód, że robimy coś właściwie, jesteśmy nagradzani. Ja Wam pokażę trzy sposoby, na których właśnie możesz skorzystać, podróżując z nami. Pierwszy już znasz, bo zgodzisz się ze mną, że nie znam chyba teraz takiej osoby, która idzie do agenta podróży i sobie zamawia po prostu i się wypytuje i zamawia wyjazdy. Może jakaś mała liczba osób starszych, które są przyzwyczajone i mają zaufanych agentów, z którymi współpracowali, ale aczkolwiek większość zgodzi się, że co robi, no otwiera kilka stronek w wyszukiwarce i szuka po prostu najlepszego deala, szuka najlepszej ceny za to, co potrzebuje. Więc jakby tutaj jaką jest różnica, że masz to wszystko, nie musisz spędzać tyle czasu, żeby porównywać, nie musisz otwierać 10 okienek. Będąc klubowiczem, masz dostęp, dostajesz stronę i masz to wszystko w jednym, to znaczy połączenie lotnicze, hotel, wynajem samochodu, wycieczki fakultatywne, czy rejs, czy nawet nieruchomości na dłuższy okres czasu. I co z tym się wiąże, że masz gwarancję najniższej ceny gdybyś w najgorszym wypadku dostajesz 110% różnicy w cenie, jeśli pokażesz, że znalazłaś gdzieś to samo taniej. I teraz drugi sposób, w jaki klub zachęca ludzi do tego, żeby nie wydawali pieniążków na podróże, które często, no ten wydatek jest powiedzmy znaczny, za jednym razem, tylko żeby zaczęli jakby z miesiąca na miesiąc sobie odkładać pieniążki na poczet przyszłych wyjazdów. Zaraz Wam pokażę, w jaki sposób właśnie to można zrealizować, będąc w naszym klubie. Drugi sposób to jest właśnie, to jest coś, co nas odróżnia, to jest tak zwany dream chip. Dream chip to jest, no właśnie, co to jest? To jest ciężko w zasadzie wyjaśnić, dopóki człowiek tego nie spróbuje, nie doświadczy, ale wyobraźcie sobie wyjazd, tak jak byliśmy na przykład w Grecji, jest ponad 1000 osób z różnych części świata i jest wielka jedna impreza, ludzie są otwarci z całego świata, nie dosyć, że poznajesz, dobrze się bawisz, poznajesz wspaniałych ludzi, to jeszcze jest to w miejscu i masz korzyści i płacisz za to, no od powiedzmy 20% wzwyż, nawet do 50-60% taniej niż najlepsza oferta jakby tego samego typu, czy ta sama oferta na internecie.
Ale to nie tylko, to też właśnie społeczność ludzi. I teraz takie członkostwo zapewnia ci właśnie dostęp do takich wyjazdów, dream trips. I takie członkostwo jakby obejmuje całą rodzinę, czyli jest, jeśli jesteś żonaty, żonata, czy chłopak, dziewczyna, to jest jakby dla jednego gospodarstwa, czyli dla dwóch osób z tego członkostwa wtedy może korzystać. Teraz trzeci, to jest właśnie ten program lojalnościowy Rewards, który wspominałem wcześniej, i w jaki sposób zachęcamy Ciebie do jakby odkładania sobie pieniążków na poczet przyszłych podróży, ale jednocześnie właśnie takich sobie składania takich punktów lojalnościowych. Zaraz pokażę. Oczywiście jesteśmy firmą innowacyjną i nowoczesną i jakby jesteśmy na platformie, w zasadzie na każdej, czy na telefonie mamy aplikację Dream Trips, z której sobie właśnie wybierasz, to wszystko bukujesz, czy na tableta, czy stronę internetową. Teraz kilka przykładów takich Dream Trips. To jest, jak widzicie, 4 dni, 3 noce, tutaj akurat jest przykład. Ja wam pokażę tylko przykład, oczywiście kilku, mamy tego masę do wyboru po całym świecie. Tu jest na przykład Bośnia i Hercegowina, Mostar, 4 dni, 3 noce, 4 gwiazdeczki, Mostar Hotel. I teraz co jest, zobaczcie, co jest liczone. Zwiedzanie zachodniej Hercegowiny, dzień trzeci, dom turecki, Platinum Tour, to jest za chwilę pokażę, są pewne dodatkowe korzyści na różnych poziomach członkostwa. Powitanie, to jest taki cocktail reception, jak przyjeżdżacie, to macie taką imprezkę z klubowiczami, którzy się zjeżdżają z różnych innych krajów i po prostu przywitanie, drink i jakby zapoznanie wstępne. Tutaj akurat macie dodatkowo 20% zniżki na zakup z żywności i napojów w hotelu. 3 śniadania, 1 obiad, 1 kolacja. $109 od osoby. Nie za jedną noc, to jest za 4 dni, 3 noce. I teraz tu macie takie 45 cyferkę. To są właśnie te punkty lojalnościowe, które w tym wyjeździe możecie maksymalnie właśnie tyle wykorzystać. Te punkty to jest 1 dolar, to jest 1 punkt, czyli $45 możecie dodatkowo jeszcze obniżyć cenę tych 109, czyli płacicie $64 za osobę, prawda? 4 dni, zobaczcie, to jest 4 gwiazdki, to są wyższy standard, to nie jest, prawda, last minute czy tam hostele, to jest naprawdę luksusowe, wyselekcjonowane miejsca. Francja, znajoma mi mówiła, że żeby wejść w ogóle do Disneylandu, bilet taki na jedną osobę kosztuje około 100 euro, na jeden dzień jakby wyjściowy. Co tu masz wliczone za 109 dolarów cenę członkowską po odjęciu tych 240 punktów? Masz tak, nocleg w czterogwiazdkowym Holiday in Paris, 3-dniowy bilet do tego parku właśnie rozrywki Disneyland i śniadania codzienne w formie bufetu. Także no, w zasadzie w koszcie mniejszym niż biletu za jeden dzień wstępu do Disneylandu, ty masz 5 dni, 4 noce plus te wszystkie dodatki. Także jak widzicie, wartości tutaj jest napakowane dużo. Litwa, Wilno, 5 dni, 4 noce, 5-gwiazdkowy Vilnius Grand Resort. Co jest jeszcze oprócz tego wliczone? Zwiedzanie, czyli jak widzicie, wycieczki czasami są 10% zniżki na płatne zabiegi w uzdrowisku, w spa. Jak ktoś lubi troszeczkę się relaksik, bezpłatne wypożyczenie sprzętu do rybołówstwa, powitanie, znowu ten koktajl przywitalny, to jest też często standard. Kolacja wigilijna w hotelu, pół butelki wina na osobę, 4 śniadania, 1 pożegnalna, obiad, kolacja. Po odjęciu punktów cena członkowska za osobę $124. Włochy, Sycylia, 4 dni, 3 noce, zwiedzanie, powitanie w barze hotelowym, 3 śniadania, 1 kolacja, znowu cena po odjęciu punktów $164 za osobę. Jak widzicie, no ciężko by było znaleźć taką cenę po prostu zaoferowaną przez kogoś innego. Bułgaria, wyjazd narciarski, znowu 5-gwiazdkowy resort, 3-dniowy karnet jest wliczony, 30% zniżki na wszelkie dodatkowe wypożyczenie sprzętu, usług skiboard, 40% zniżki na płatne usługi uzdrowiskowe, znowu cocktail reception, butelka wina i owoce, 4 śniadania i 4 kolacje. Tutaj nawet macie, jak widzicie, prawie pełny zakres wyżywienia,
I jeszcze dodatkowo dla członków platynowych 40 euro w kredycie hotelowym do wykorzystania na obiekcie. Cena członkowska 149 dolarów. Także teraz tak, co jest fajną opcją oprócz takich typowych wyjazdów wakacyjnych Dream Trips, to jest tak zwany wolontariat. To jest program, który bardzo szybko się rozwija i niektóre osoby lubią nie tyle podróżować, co jakby pozostawić po sobie jakiś ślad, pomóc lokalnej społeczności. I tutaj macie akurat na tym wyjeździe, oprócz tego, że jedziecie sobie do Grecji, zwiedzacie Ateny przepiękne, uczestniczycie właśnie w takim wolontariacie i upiększacie miejscowy sierociniec poprzez sprzątanie, malowanie, ogrodnictwo. Obejmuje lunch, boksie i transport. Całodniowa wycieczka później po Atenach, anglojęzycznego przewodnika i transport. Trzy śniadania i jedna kolacja. Słuchajcie, 257 dolarów od osoby. Tu jest program takich wyjazdów istnieje, ponieważ mamy fundację, która jest witaj Mirki, proszę się tam, jak możesz, wycisz proszę się, bo nie mogę tego manualnie zrobić. Dziękuję. Dzięki za dołączenie. Więc tak, Love Bomb. Co to jest Love Bomb? To są takie promocyjne, to są co jakiś czas klub nam zrzuca na nas takie właśnie bomby promocyjne, bomby miłości. I teraz tak, co taka bomba ci umożliwia, to w ciągu 91 dni od wstąpienia do klubu zarezerwujesz Dream Tripa swojego pierwszego, to dostaniesz dodatkowo 50 do 75 punktów, czyli dolarów de facto, na zakup właśnie tej wycieczki. Jeśli po pierwszej podróży w ramach Dream Trip, jeśli odbędziesz taki Dream Trip, to później na drugi dostaniesz dodatkowo kolejne 100 do 150 punktów. Także zdecydowanie zachęcamy osoby, żeby korzystały, żeby podróżowały, żeby doświadczały. I teraz tak, trzeci sposób to jest, ponieważ Dream Trip to są wyjazdy w konkretnym terminie, w konkretne miejsce i konkretny program, prawda? To jest taki pakiet, krótszy bądź dłuższy. Jeśli powiem, no czasami osoby mają rodziny, nie pasuje im powiedzmy w to miejsce w danym terminie, to dla Ciebie mamy opcję właśnie Anytime Escapes, czyli to jest taki wypad krótki od 3 do 5 dni, może być przedłużony. Oczywiście tutaj oszczędzasz do 60 nawet procent, jakby porównując do najlepszej oferty online i uzyskujesz dodatkowe punkty właśnie do wykorzystania tutaj. I teraz kilka przykładów takich właśnie wypadów. Rumunia, Sinaja. Możliwość od 2 do 10 nocy zarezerwowania, 4-gwiazdkowy New Montana Hotel Spa. Jak widzicie, dużo tutaj macie taki pod rodziny. 8-minutowa jazda do zamku Peles, restauracja, basen, 35 dolarów od osoby. I teraz porównując, nasza oferta za dwie osoby, dwie noce, 110 dolarów. Online najlepsza, za to samo 183, także jak widzicie, im więcej, im dłuższy pobyt, tym więcej zaoszczędzacie, zdecydowanie. I możecie oczywiście sobie to elastycznie zarezerwować w ciągu roku. Teraz, co jest wliczone jeszcze w ofertę naszego członkostwa, jako w każdego, w zasadzie na każdym poziomie, to jest tak zwany concierge. To jest tak zwany osobisty asystent 24 godziny na dobę. I to jest serwis, który jest normalnie częścią, jak masz jeśli masz jakby złotą kartę kredytową, po prostu masz wyższy już jakby status, to często kosztuje jako usługa. Z tego co wiem, to od kilkuset dolarów wzwyż. My to mamy właśnie wliczone w naszym członkostwie. I to ci, ta osoba dla ciebie zrobi rezerwację, ta osoba sprawdzi ci, porówna coś na internecie, ta osoba ci właśnie zaoszczędzi czas i stres. Ta osoba ci pomoże, jak się zgubisz, nasi znajomi się gdzieś tam na Cyprze nie wiedzieli za bardzo drogi, nie mieli nawigacji, zadzwonili po prostu na concierge i pani ich poprowadziła i doprowadziła chyba do restauracji, jakiej chcieli trafić. Także no, cenny, że tak powiem, cenna usługa. I teraz tak, masz wybór trzech opcji, są trzy opcje członkostwa. Ja zacznę od tego najwyższego, które dopiero niedawno zostało jakby wprowadzone do oferty,
czyli tak zwane tytanowe, słuchajcie. To jest, czy słyszałeś, że Richard Branson, czy firma Virgin Galactic, jedną z właśnie z Richarda przedsięwzięć to są loty w kosmos. Tak, to już nie jest podróżowanie, nie będzie tylko na Ziemi, jak ktoś mówi, sky is the limit, not anymore, ktoś powiedział, bo niedługo będą podróże odbywały się w przestrzeń międzygalaktyczną i na inne planety. Myślę, że to już też jest kwestia nastu czy kilku lat, a nie dekad. Także tutaj macie właśnie przez członkostwo tytanowe, właśnie będziemy oferować takie ekskluzywne loty, 90-minutowy lot w przestrzeń kosmiczną poprzez Virgin Galactic. Także prywatny czarterowy samolot, macie $2000 kredytu właśnie na wynajem samolotów czarterowych. Tak samo jacht czarterowy, luksusowe domy, ośrodki wypoczynkowe i wille, to wszystko dostęp do tego macie. Dostęp do VIP poczekalni na lotniskach. Hertz President Circle, czyli samochód nie zostawiacie, nie odwozicie do wypożyczalni, tylko macie taki specjalny status właśnie w Hercu prezydencki, który wam umożliwia, że zostawiacie jak po prostu walet, zostawiacie przyjeżdżacie na ognisko, pan przychodzi, odwozi, nic was nie interesuje. Znowu zaoszczędzacie czas i jakby niepotrzebny stres. Wycieczki dodatkowe, zabiegi spa, kredyty w kurortach, pokoje wyższej klasy, wczesny, późny check-in w hotelach. To członkostwo, koszt takiego członkostwa, wpisowa składka to jest $1000 i później miesięczna składka członkowska to jest $200. Teraz tak, czyli to jest najwyższy poziom członkostwa. Naprawdę tutaj był ostatnio wyjazd, znajomi byli w Saint-Tropez we Francji, słuchajcie, no jeździli tymi takimi luksusowymi samochodami, ale troszeczkę już wiekowymi, także no niesamowity był podobno wyjazd, jakieś tam specjalne private party mieli i tak dalej, także no nieźle to wyglądało, właśnie niedawno wrócili z tego wyjazdu. Także no to jest najwyższy, że tak powiem, poziom i usługi i dostęp do najwyższej klasy po prostu doświadczeń turystycznych właśnie poprzez nasz klub. Teraz tak, druga opcja, ja jestem właśnie członkiem, my jesteśmy członkami platynowymi, czyli ta środkowa, to jest powiedzmy troszeczkę mniej wymagająca, jeśli kilka razy do roku powiedzmy podróżujesz, to jak najbardziej ta opcja może być dla ciebie. Co ona oferuje ci dodatkowo w stosunku do tego wejściowego członkostwa złotego? To jest właśnie dodatkowe korzyści. Jak byliśmy w Grecji, to żeśmy dostali 100 euro voucher do wykorzystania w spa. Moja żona sobie wykorzystała się na masażyk. Mieliśmy jakby pokój lepszy, ponieważ byliśmy tymi członkami platynowymi. Dostaliśmy pokój z Infinity Pool, czyli z własnym basenikiem przy wyjściu, też przepiękny. Sam się zdziwiłem, że... Także i mieliśmy też transfer, czyli osoba na nas na lotnisku czekała i z karteczką specjalnie do nas. Te osoby, członkowie jakby złoci, mieli busa po prostu, transport troszeczkę inny, tutaj jest troszeczkę VIP-owskie bardziej traktowanie. Także więcej korzyści po prostu. To członkostwo kosztuje cię $300 jednorazowo wpisowego i $100 miesięcznie, a później składki członkowskiej. Członkostwo wejściowe, czyli złote, wszystkie te poprzednie korzyści, które i ofertę, którą pokazałem, oczywiście ono też ci zapewnia dostęp. Ono jest najtańsze, kosztuje $200 jednorazowo wpisowego i $57 miesięcznie. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że odkładamy klub, jakby stara się zachęcić osoby, żeby odkładały od początku na potrzeb własnych podróży. Tutaj ta składka miesięczna, to wpisowe, z $1000 członkostwa tytanowego, żeby właśnie była jasność, 800 punktów, znaczy z tego 1000, które wpłacisz na zapisanie się, 800 jakby dolarów staje się twoimi punktami lojalnościowymi. I możesz je jak najbardziej od razu wykorzystać, żeby obniżyć właśnie cenę naszych gymshipów i wykorzystać w bazie naszych hoteli. Te $200, które płacisz miesięcznie, to
to te $200, ono ci się składa co miesiąc i też to się zamienia jako na punkty lojalnościowe. I po roku, w przypadku tego tytanowego członkostwa, dostajesz $2400 w pełni z powrotem i ty masz je gotowe do wykorzystania również, żeby obniżyć jeszcze bardziej wycieczki. To samo, jeśli chodzi o platynowe członkostwo, $300, z tego $200 dostajesz jako punkty i $100 zbierasz miesięcznie, po roku $1200 dostajesz jakby z powrotem, czyli odkładasz sobie i później po roku masz pełną kwotę i masz rok na wykorzystanie właśnie tych punktów do obniżenia kosztu wyjazdów. Gold tak samo, $200 wpisowego, 140 dostajesz jakby od razu gotowe jako punkty lojalnościowe, 57 zbiera się miesięcznie i po roku masz ponad $600 do wykorzystania również na ten. Także jak widzisz, to jest taka troszkę, można powiedzieć, skarbonka i zdecydowanie zachęca i no w zasadzie swoje pieniążki, które płacisz na poczet członkostwa, sobie odkładasz i możesz później wykorzystać. Teraz, słuchajcie, drugą część to jest część, która odpowiada na pytanie. No dobrze, czy kiedykolwiek, i to ci udowodnię, bo każdy z nas zgodzi się ze mną, polecasz, może tak, czy kiedykolwiek, jak byłeś na wyjeździe, na jakimś wakacjach, to czy później oczywiście zacząłeś rozpowiadać o tym, zacząłeś się dzielić, zacząłeś umieszczać zdjęcia, zacząłeś rodzinie opowiadać i czy zachęciłeś kogoś, żeby pojechał w to samo miejsce, które ty byłeś i po prostu zainspirowałeś kogoś, żeby właśnie gdzieś tam coś odwiedził, prawda? Czy zdarzyło ci się tak? No, jestem pewien, że na pewno byłeś w wielu miejscach, w których gdzieś tam dzięki twojej rekomendacji, dzięki twojemu podzieleniu się tym doświadczeniem ktoś skorzystał, prawda? I teraz pytanie jest, czy ty zostałeś za to wynagrodzony? Czy na przykład firma, czy biuro podróży, czy ktoś na internecie, jakaś firma ci zadzwoniła i powiedziała ci: no dobrze, dziękuję bardzo za zareklamowanie naszego biura, miejsca, czy hotel zadzwonił i mówi: no, chcemy cię tutaj wynagrodzić, proszę bardzo, nie wiem, dostaniesz tyle i tyle, albo zniżkę jakoś tak. No, ja wcześniej się nie spotkałem i właśnie i tu jest sposób, w jaki możesz skorzystać u nas, bo klub jakby sprawiedliwie się z tobą podzieli kosztem, że tak powiem, marketingu. Ty jesteś żywą reklamą, chcąc czy nie chcąc, robisz to, zwłaszcza jak coś ci się podoba. Jak ci się nie podoba, to tak samo mówisz komuś: słuchaj, nie jedź tam, nie jedź tam, i tak dalej. Także jesteśmy po prostu darmową reklamą, billboardem na produkty, prawda? Pytanie tylko, czy do tej pory ktoś ci za to płacił albo cię wynagradzał. W większości właśnie nie, nasza branża właśnie za to wynagradza. Z czego ja mówię, ja jak na początku to zobaczyłem, to nie byłem świadomy, nie wiedziałem, nie znałem takiego modelu, aczkolwiek jak najbardziej jestem bardzo zadowolony, że podjąłem tą decyzję i zacząłem na tym korzystać. Także tak, ta opcja właśnie biznesowa jest jakby nie jest obowiązkowa. Możesz być tylko członkiem naszego klubu i korzystać sobie z wyjazdów, ale jak większość, jeśli chcesz również korzystać na tym i polecać i zarabiać na wyjazdach, na jakby sprzedawanie członkostwa, to możesz taką opcję wybrać, bycia reprezentantem. I teraz możesz to robić w formie dorywczej, jak wielu z nas, albo możesz to robić w formie pełnej wymiaru czasowego. Wszystko zależy od ciebie, jak jesteś ambitny, jakie cele chcesz zrealizować. Troszeczkę o firmie. Słuchajcie, no ja miałem okazję tych dwóch panów poznać. Wayne to jest osoba, o której wspominałem, który w zasadzie miał ten pomysł w głowie, ten banerek już kiedyś gdzieś tam mu się pojawił. Wizjoner, osoba, która, tak jak mówiłem, w branży naszej osiągnęła już duży sukces, już sobie żył spokojnie i tak dalej, bardziej wyzwania zawsze, gdzieś tam miał ten pomysł, chciał go zrealizować, chciał znaleźć ludzi, którzy mu w tym pomogą i tak się to zaczęło. Kilka lat, w 2005, tak się zaczęła World Ventures, powstał jako klub, jako właśnie możliwość również biznesowa dla ludzi na całym,
No, jeszcze nie na całym świecie. To jest współzałożyciel. Josh po prawej, Josh Payne, to jest osoba, która też z branży jest znana, turystycznej. Wcześniej pracował z Royal Caribbean i tak dalej. No, firmy, do których przychodził, bardzo duży wzrost po tym, jak on obejmował piecze, uzyskiwały. Także zdecydowanie właściwe osoby na właściwych stanowiskach. Słuchajcie, to jest główna nasza siedziba w Stanach, Plano. Zresztą jakiś czas temu miałem okazję odwiedzić naszą siedzibę firmy. Jak ja się zaangażowywałem w klub, to jeszcze nie było siedziby w Europie, aczkolwiek teraz już mamy również w Amsterdamie. Jak widzicie, ponad 700 pracowników, jest prywatne, jesteśmy prywatną firmą, brak zadłużenia, istniejemy już nawet nie w ponad 36, tylko więcej. Co jest ważne, że w naszej branży jakby sprzedaży bezpośredniej zajmujemy 25. wysokie miejsce w największych firmach branży na całym świecie. A co ciekawe, jesteśmy jedyną firmą z branży turystycznej, a turystyka jest taka a propos największą branżą na świecie, jeśli chodzi o ilość wydawanych pieniędzy co roku. Ponad 40 krajów, w tym momencie bodajże 42 kraje. I co to znaczy? To znaczy, że jak masz znajomych, którzy mieszkają w tych krajach, to oni mogą właśnie stać się reprezentantami i członkami naszego klubu. Także zdecydowanie. I teraz tak, w jaki sposób zarabiasz? No załóżmy, że stwierdzisz, ok, podoba mi się pomysł, dołączasz, to na przykład zapraszasz twojego znajomego czy twoją znajomą na taki właśnie webinarek i oni oglądają, im się pomysł też podoba, załóżmy, to w zależności od tego, które członkostwo twój znajomy sobie weźmie. Jeśli weźmie tytanowe, to zarabiasz $100 prowizji jednorazowej, $300 punktów lojalnościowych. Jeśli platynowe, to $50 i 200 punktów odpowiednio. Jeśli złote, to $20 prowizji jednorazowej i $100 w formie punktów. Co się dzieje po? Zgodzisz się ze mną, jeśli po prostu coś ci się podoba, przyjeżdżasz z wyjazdu i zaczynasz to rozpowiadać, no to pewnie jest możliwość, że możesz większej liczby powiedzieć niż jedna osoba. Jeśli to się stanie, jeśli polecisz 4 znajomych, klientów, osoby, które zdecydują się kupić któryś z obojętnie który poziom członkostwa, w tym momencie ta składka miesięczna członkowska ci odpada. Także zdecydowanie to jest takie właśnie, opłaca się to zrobić, polecić, otworzyć, podzielić się swoim dobrym doświadczeniem, bo możesz sobie te koszty jakby zlikwidować, jeśli chodzi o członkostwo. Oczywiście tutaj nie chodzi tylko o korzyści z tego, co ty zrobisz. Najlepszą chyba jakby sposobem skorzystania nie tyle z twojego wkładu jest po tym, jak ty, załóżmy, polecisz swojego znajomego, oni mogą zrobić to samo. I teraz ty również zarabiasz na poleceniach, czy na sprzedaży osób poleconych przez ciebie, prawda? I tu jest cała dźwignia, całe podobieństwo do jakby biznesowego podejścia i że możesz po prostu jakby w grupie wygenerować sprzedaż i mieć z tego również bonusy. I tutaj masz za wygenerowanie sprzedaży na poziomie 1600 dostajesz $200, jeśli 4500 i za $10,000 jako organizacja, jako grupa, nie tylko ty, $1,000 dodatkowo. I teraz tak, tak naprawdę największe korzyści i jakby pod kątem biznesowym zaczynają się od takich przychodów miesięcznych, pasywnych, bo tak jak masz miesięczne rachunki, jeśli chodzi jakby rachunki domowe, czy na przykład telefon, to tak samo możesz mieć przychody miesięczne, które przychodzą z miesiąca na miesiąc. W jaki sposób je uzyskać? Od 8 osób na poziomie, od 8 klientów tytanowych członkostwa w grupie już zarabiasz właśnie miesięczne przychody. Im większa organizacja, im większa grupa właśnie takich klientów, tym wyższe te przychody się stają. Powiedzmy na poziomie seniora
20 tytanowych, 30 platynowych, 60 złotych. Możesz zarabiać średnio ponad 7 tysięcy dolarów rocznie. Z kilkaset dolarów rocznie dodatkowo, czy coś, co możesz robić dorywczo? Zdecydowanie. Dyrektor na poziomie 60 tytanowych osób zarabia średnio 24 tysiące dolarów. No to już jest całkiem jakby przyzwoity przychód, porównywalny z niektórymi średnimi, średnią jakby krajową, w zależności od tego, jaki to jest kraj. Pamiętajmy, że mówię, większość osób, które uzyskuje taki poziom, one to robią dorywczo, także no tu jest główna moim zdaniem zaleta tego, że to możesz po prostu dodatkowo robić, aczkolwiek jeśli chcesz w pełnym wymiarze jak najbardziej, możesz po prostu szybciej tam zajść. Oczywiście im większa grupa, mamy w Polsce kilka osób, które są na poziomie właśnie marketing director, to jest już 56 tysięcy dolarów rocznie, to jest organizacja od 135 tytanowych członków wzwyż. Oczywiście na im wyższa pozycja, im wyższa, większa organizacja, tym wyższe przychody i dodatkowe bonusy. Mamy tutaj taki niedawno bonus dodatkowy, który doszedł, tak zwany matching bonus, za każdą osobę, której ty sprzedasz członkostwo, ona też, cokolwiek ona wygeneruje, to ty też masz z tego procent dodatkowo jeszcze, w zależności od tego, na jakim poziomie jesteś, od 5% do 20% nawet procent dodatkowo. To jest bardzo fajne narzędzie, to jest taki starter dodatkowy Ignition Kit, który też dosłownie na dniach został wprowadzony i jakby co on ci umożliwia? Trzy rzeczy w tym starterze są. To jest jakby dodatkowe, opcjonalna rzecz, ale to jest zwłaszcza bardzo dobre dla kogoś, kto jest nowy, która świeżo wystartował. Dostajesz jakby dostęp do, dostajesz 10 kart Dreamgiver, za chwilę pokażę, o co chodzi z tymi, co to jest karta Dreamgiver. To jest bardzo fajne narzędzie, jakby które możesz sprezentować komuś i w zasadzie no, na końcu wam pokażę tą kartę i wyjaśnię. Drugą rzecz, którą dostajesz w tym, czyli 10 takich kart dostajesz w tym pakiecie. Druga rzecz to jest dostęp do szkoleń, do nagrań MP3 ze szkoleń, z naszych eventów szkoleniowych, takich na żywo, które się tam cyklicznie i regularnie odbywają. I to mamy, za chwilę powiem o tych szkoleniach, ale to jest bardzo, dla mnie na przykład to jest najcenniejsze, ja się wiele nauczyłem i dla mnie to jest w zasadzie umiejętności, których nabyłem, to jest największa wartość, oprócz oczywiście finansowych i podróżniczych korzyści. Także to dostajesz, wyselekcjonowane nagrania ze szkoleń, w tym jest jakby, plus dodatkową korzyścią jest to, że masz dodatkowy taki jakby kredyt, jak budujesz właśnie grupę, jeśli nabędziesz ten starter, Ignition Kit, to możesz się szybciej na dane pozycje dostać, czyli zamiast, tak jak tu na poziomie senior rep, czyli normalnie bez tego startera musiałbyś mieć platynowych członków, tam jest tak 30, to tutaj wystarczy 20, czyli o 10 mniej osób po prostu możesz mieć w organizacji, jeśli wykupisz ten starter. Tutaj pokazane są, powiedzmy, średnie zarobki miesięczne, 700 dolarów. Na poziomie dyrektora zamiast 90 osób, 60 osób. Także po prostu szybciej możesz się dostać na różne ten. Tutaj jeśli chodzi o tytanowy, nawet 15, od 15 osób możesz stać się właśnie senior rep. Normalnie jest od 20 osób. Także teraz tak, na poziomie od dyrektora regionalnego to jest... możesz dodatkowo zarobić bonus na samochód do 1500 dolarów, na wycieczkę, która jest opłacana w pełni poprzez firmę, na 7 dni dla ciebie i dla twojego partnera i bonus na dom w kwocie do 3000 dolarów na kredyt. Także no, zdecydowanie opłaca się być produktywnym. I teraz tak, jaka jest gwarancja, to co ja ci mówię, te tabelki, które ja ci pokazałem, To zależy od ciebie, to zależy od twoich, tutaj czasami osoby mnie pytają, no dobrze, ale jakby czego ja mogę się spodziewać, za jaką ilość czasu ja dotrę na przykład na dane, to nie tak działa, to jest tak jakby bardziej w działalności gospodarczej, to zależy od ciebie, prawda, jak szybko chcesz, jak do tego podejdziesz, jaki będziesz miał wkład, jak będziesz
jest wiele czynników. Nie ma, znaczy gwarancją jesteś ty. Właśnie to jest jakby, to mi się podobało na początku, że tu nie ma jak powiedzmy w korporacji, że ty się starasz, prawda? Robisz dużo, robisz czasami może nawet nadmiar. No i nie zawsze to zostanie zauważone, nie zawsze to za to dostaniesz wynagrodzone. Tutaj to jest tak jak z tym, z wyłącznikiem do światła. Włączysz, jeśli włączysz, tu jest ten, klikniesz, to światło się ten. Tutaj tak samo, jeśli wyrobisz dane kwalifikacje na dany poziom, jeśli wyrobisz, jeśli rezultaty wykonasz, czy jakby sprzedasz członkostwo na danym poziomie, to dostaniesz zapłatę za to. Jakby. Także uważam, że to jest dużo bardziej sprawiedliwy system niż powiedzmy praca, gdzie dostajesz pieniądze za godzinę, tylko za tutaj jest jakby za twoją produktywność, także zdecydowanie. I teraz tak, reasumując te trzy poziomy, te trzy opcje, tylko tutaj w pakiecie, bo tak jak wam mówiłem wcześniej, ta opcja bycia tym reprezentantem niezależnym, to jest oczywiście opcjonalne, nie musisz być reprezentantem, możesz być tylko członkiem klubu naszego podróżniczego. Ona dodatkowo kosztuje $50 jednorazowo i $25 miesięcznie, tak, żeby utrzymać cały, to jest wszystko na internecie, dostajesz stronę, back office, narzędzia marketingowe, wszystko masz, że tak powiem, w pakiecie. I teraz, czyli tak, 1050 w sumie ci inwestycja będzie kosztowała, jeśli się zdecydujesz na tytanowe i później jest $225 miesięcznie, jeśli platynowe pakiet $350 jednorazowo i $125 miesięcznie, lub wejściowe członkostwo $250 jednorazowo i później $82 miesięcznie. Oczywiście pamiętamy, że po czterech osobach to członkostwo, ta składka miesięczna, jeśli to są tytanowi, to 200 odpada, 100 w przypadku platynowego odpada, 57 odpada. Po poleceniu czterech osób właśnie, które wykupią takie członkostwo, to ty przestajesz płacić tą składkę, aczkolwiek firma nadal ci wypłaca równowartość tych pieniążków, jak w postaci punktów lojalnościowych. Także sobie nabijasz to konto, żeby móc więcej zaoszczędzić dalej na poczet przyszłych podróży twoich. Tak jak wspominałem wcześniej, tytanowe 800 punktów dostajesz jako punkty lojalnościowe przy wpisie z tych twoich 1000, przy platynowym 200 z 300, przy wpisowym i 140, jeśli chodzi o członkostwo złote. A teraz tak, dla mnie dosłownie chyba najcenniejsza, tak jak wcześniej powiedziałem, szkolenia, to po prostu jest rewelacja. No ja wcześniej miałem okazję troszeczkę chodzić na różne jakby szkolenia z zakresu takiego właśnie rozwoju osobistego, z psychologii, biznesowe, ale w życiu nie miałem tak praktycznych i pragmatycznych i nie miałem okazji uczyć się od tak efektywnych i tak skutecznych osób, a i tak niesamowitych osób w zasadzie, bo normalnie pewnie nie miałbym dostępu do takich osób. Ten pan Marka Setta to jest właśnie dyrektor naszych szkoleń, to jest facet, który przez ponad 30 lat właśnie najpierw sam osiągnął sukces właśnie w naszej branży, czyli zbudował bardzo duże organizacje po całym świecie i później stał się właśnie, zaczął uczyć tego, ale on jest przede wszystkim dla mnie, to jest taki nauczyciel skuteczny jakby w życiu, bo ja naprawdę dużo się nauczyłem. My nie tylko jesteśmy uczeni jak sprzedawać, czy jak właśnie budować u nas skutecznie organizacje, ale jesteśmy uczeni jak być lepszą wersją siebie i to naprawdę jest, dla mnie to było, jest cały czas najcenniejsze, tak jakby odkąd ja jestem zaangażowany w World Ventures. Tych trzech panów, słuchajcie, to są osoby też w branży bardzo znane. Sashin to jest osoba z południowej Afryki, która w zasadzie magazyn Forbes pisze o nim artykuły. Młody chłopak, który 18 lat miał w Afryce, postanowił po prostu, stwierdził, że jemu się nie podobało, że w Europie, że ludzie w Afryce są głodni, są ambitni, są po prostu nastawieni na sukces, tylko czasami nie mają możliwości, prawda, odpowiednich właśnie możliwości biznesowych i on stwierdził, że on to zmieni, on pokaże, że ludzie w Afryce, pomimo tego, że po prostu średnie przychody, wiadomo, średnia krajowa jest niska, to nie jest kraj, prawda, Europy Zachodniej,
to pomimo tego on tam był w stanie kilkadziesięciotysięczną organizację zbudować w tych krajach Afryki. Także duża inspiracja, niesamowita osoba. Od 8 lat w zasadzie on mówi, że się szkolił, czytał książki, on się po prostu przygotowywał. Naprawdę Sasin, pełen szacunek. Miałem okazję być na evencie z nim w Dublinie niedawno. Po prostu niesamowity człowiek. Jeszcze oprócz tego ma kilka różnych innych firm, także no, warto się od takiej osoby uczyć. Matt Morris, 3 razy najwyższa pozycja w naszej firmie, w tym momencie najlepiej zarabia, multimilioner. Jego książkę miałem okazję przeczytać, tak jakby The Unemployed Millionaire, czyli niezatrudnialny milioner. Tere Campe, to jest pastor, słuchajcie, to jest osoba, która jest w branży naszej, ona jakby jego rodzice, on widział swoich rodziców, jak się w zasadzie, czyli wychowywał się w naszej branży, widział, znał od podszewki, później oczywiście jak już stał się dorosłym, to postanowił również zacząć działać. Także będzie właśnie, te wszystkie osoby będą na naszym evencie w Turynie, we Włoszech, już 6 do 8 marca. Oczywiście my już mamy wszystko zarezerwowane. No, szykuje się naprawdę nie tyle bardzo fajny event. Cały sobota, niedziela, jest jeszcze cały czas zniżkowa cena. Zamiast $300 za ten pełen weekend, 149 połowa, masz dostęp do takiej ceny. Zdecydowanie polecam. I teraz, co to jest ta karta, co mówiłem, że 10 kart w tym starterze dostajesz, co to jest ta karta? To jest tak zwany Dream Giver i teraz ta karta umożliwia ci, to jest $100 w formie voucheru oszczędnościowego do wykorzystania w bazie ponad 550 tysięcy hoteli. I teraz ta karta, możesz komuś ją sprezentować, my właśnie jako członkowie mamy dostęp do takiej karty i także wy wszyscy jesteście teraz na jakby prezentacji, to dostaniecie jako prezent właśnie ode mnie taką kartę. Tam trzeba podać, ja wam tylko podam takie kody aktywacyjne, wchodzicie na tą stronkę, tutaj co jest podane, ja tam poinstruuję i sobie aktywujecie, macie rok do wykorzystania właśnie $100 do zaoszczędzenia na takim, na jakby w bazie tych naszych hoteli wszystkich. Także to jest ten Ignition Kit wcześniej, co mówiłem, że tych 10 właśnie takich kart w szkolenie, macie dostęp do tych szkoleń wyselekcjonowanych i ten dodatkowy bonus, że możecie się wcześniej dostać na poziomy, na różne stopnie w planie kompensacyjnym. Ten pakiet kosztuje dodatkowo $99. I teraz dla tych, którzy szybko, że tak powiem, chcą wystartować i biznesowo widzą możliwość dla siebie jak najbardziej, to tutaj wycinek tylko ci powiem z planu kompensacyjnego. Za sprzedaż 6 członkostw na poziomie Gold zarobisz $170 w gotówce, za sprzedaż 6 na poziomie platynowym $800 i z 6 na tytanowym oczywiście $1750. Oczywiście tytanowe z racji tego, że ma więcej wartości, wyższa cena, również wyższe prowizje zarabiasz. Tak jak powiedział pan miliarder Sir Richard Branson, jeśli ktoś oferuje ci niesamowitą możliwość biznesową, jeśli nie jesteś pewien, co masz zrobić, powiedz tak, a później naucz się, jak to robić później. Także zdecydowanie tutaj mam kilka zdjęć z naszych znajomych wyjazdów. Tutaj w środku widzicie jeden z takich właśnie mega dream trips, kilkaset osób. Pobiliśmy jeden z rekordów Guinnessa wyjazdów, właśnie 3000 ponad ludzi było w Meksyku. Tutaj niektóre z naszych wyjazdów. No, ja już byłem, jestem w klubie od 2010 roku. Byłem na kilkudziesięciu wyjazdach, na dream tripach bodajże 15. Na tych dream tripach zaoszczędziłem chyba w sumie ponad 4000 funtów, jeśli chodzi o każdy, oczywiście porównywałem, zdecydowanie się opłaca, warto, masę ludzi bardzo fajnych z całego świata poznałem, ale dla mnie to przede wszystkim to jest rozwój dodatkowy, to jest możliwość, moim celem jest, że tak powiem, odejście od zawodu całkowite i poświęcenie się temu, uwielbiam po prostu zarabiać na podróżach, pomagać innym, robić to samo, także zdecydowanie klub Me Too to umożliwia, także jest z nami też Mirek był, zdaje się, na, nie wiem czy Mirek był już na którymś z naszych wyjazdów, ale
Teraz może w zasadzie to jest tyle, jeśli chodzi o samą prezentację, ale jeśli na przykład macie pytania, to może teraz możemy tutaj na tym czacie możecie napisać, tutaj możecie napisać, jeśli macie jakieś pytania co, w stosunku do tego, co żeście widzieli i słyszeli, to będę się starał na nie odpowiedzieć. Chyba, że wszystko było jasne, klarowne i po prostu przejrzyste i już chcecie się bardziej dowiedzieć, jak je startować i jak zarezerwować pierwszy wyjazd, niż bardziej wypytać się. No jeśli nie ma pytań, słuchajcie, to... czy podpisujemy umowę? Jest pytanie od Wojtka. Czy podpisujemy umowę na jakiś okres minimalny? Nie. Jak najbardziej jakby członkostwo to jest jakby... w każdym momencie możesz, nie wiem, przestać być członkiem. To jest kwestia wysłania e-maila do firmy. Nie ma jakiegoś kontraktu. Nie. To tu nie o to chodzi. Firma raczej liczy na zadowolonych członków, niż na, żeby ich jakoś zobowiązywać, żeby ich po prostu w jakieś kontrakty wpędzać. Także nie. Po jakim czasie można zacząć wykorzystywać punkty? Te wpisowe, dobre pytanie, te wpisowe punkty, czyli przy wpisowym, czyli tak jak mówiłem, część z tego wpisowego, to macie punkty, dostajecie i one są gotowe od razu. Czyli jakby przy wpisaniu, załóżmy, jeśli wybierzecie na przykład platynowe, zapłacicie $350, to z tych $300, $200, one już są gotowe i na przykład możecie sobie popatrzeć, na jakie są wyjazdy dostępne i od razu możecie sobie to jakby wykorzystać te pieniążki, obniżając po prostu cenę tego gymshipa, także de facto no zapłacicie mniej, ale te punkty właśnie w ten sposób możecie sobie wykorzystywać. Natomiast te punkty z miesięcznych składek, to one są gotowe do wykorzystania po roku od zapisania się, czyli załóżmy, jeśli byście się dzisiaj zapisali, to jakby one się wam zbierają z miesięcznych opłat i później, jeśli płacicie te opłaty, bo oczywiście tak jak wcześniej wspominałem, można się ich pozbyć, to wtedy po roku one są gotowe i możecie w pełni je wykorzystać. Także jak najbardziej po prostu, jak ja się zapisywałem, to nie było kiedyś tych punktów, to jest nowa promocja, która wyszła i nowa, no, także no, mi cały czas się opłacało, nawet jeśli nie było tego programu lojalnościowego, bo cały czas te ceny tych wyjazdów, które były, to one naprawdę były konkurencyjne. Ja tam zaoszczędzałem jakby więcej niż płaciłem za członkostwo. Także przy powiedzmy przynajmniej raz, dwa razy, jak skorzystacie, to już często wam się to zwraca, jakby ten koszt, te zaoszczędzone pieniądze, to nawet z kosztem sumując opłat. A jeśli ktoś odpada z twojej grupy, co wtedy? Czy ta osoba przestaje się liczyć w przychodach? Dobre pytanie znowu. Widzę, że jak najbardziej właściwe i konkretne pytania, to się ceni. Tak, w sensie oczywiście poziom twoich przychodów zależy od wielkości grupy. Także oczywiście jeśli ktoś odchodzi, czy decyduje się w ten, to oczywiście możesz cały czas masz możliwość budowania nowych grup i organizacji w coraz większej ilości krajów, więc jakby może masz na to wpływ, aczkolwiek tak, jeśli ktoś się zdecyduje wypisać, to oczywiście to wpływa na swoich przychodów. Luksemburg. Powiem tak, oficjalnie firma jeszcze nie działa w tym kraju, ale tak jakby kiedyś znajomy się mnie zapytał dosłownie o to samo, jak żeśmy tutaj, zresztą ja jak to zauważyłem po raz pierwszy w Adventure, jak mi to znajomy pokazał, to Polska jeszcze wtedy nie była oficjalnie z możliwością, jakby nie można było się zapisać, jeśli ktoś mieszkał w Polsce, prawda? Oficjalnie nie byliśmy w firmie. Po kilku latach myśmy jednak to jakby stwierdzili, że no, to jest możliwość, to jest tutaj szansa, żeby to zrobić, po prostu żeby być pierwszymi, żeby się do tego przyczynić, więc żeśmy zaczęli działać tutaj na wyspach, czy tam z Polakami poza granicami, no i po kilku latach
nasz kraj, Polska, żeśmy się przyczynili do tego, że firma otworzyła oficjalnie ten rynek. I, więc jakby z Luksemburgiem to będzie to samo. To będzie to pytanie, kto pierwszy podejmie decyzję, że to zrobi skorzysta na tym, prawda? W tym momencie Luksemburg nie jest oficjalnie w firmie. Najbliższe kraje, w których jesteśmy, to jest Holandia, to jest oczywiście Wielka Brytania, to jest Niemcy i jest Francja też, aczkolwiek Belgia i Luksemburg jeszcze nie są, aczkolwiek wiem, że chyba w Belgii tam, ponieważ Francja jest już jakby dosyć duża organizacja Francuzów po różnych krajach i na pewno też tam. Zresztą nawet znajoma mi ostatnio wspominała, że do Belgii pojechała i tam ona jest z Bułgarii, pochodzi, pół Bułgarka, pół Francuska i ona tam działa właśnie z osobami z Rumunii, z międzynarodowe organizacje w zasadzie w Belgii. Także to już jest, jest możliwość jakby wpisania się w krajach, w których załóżmy, w Polsce, jeśli masz na przykład adres w Polsce, to możesz się jako w Polsce wpisać i zacząć działać, prawda? Tak jak pokazywałem, ponad 40 krajów istniejemy oficjalnie i działamy, więc możesz mieć organizację. Już tam ja pokazałem mojej znajomej Brytyjce, która pokazała znajomemu z Izraela i teraz mamy tam grupę w Izraelu, także dosyć prężnie działającą zresztą. Także możesz naprawdę na cały świat, że tak powiem, wyjść w ten. Jeżeli w Luksemburgu mieszkamy, to możemy przystąpić do programu i promować wśród innych tutaj. Znaczy oficjalnie nie, aczkolwiek jest na to sposób, powiedzmy. Porozmawiajmy w zasadzie, bo już nie chcę tutaj skończyć to nagranie, bo też się nagrywa. I porozmawiamy, ja wam mogę to wytłumaczyć, w jaki sposób to można zrobić. Już byś, Mirku, miał jeszcze jakieś pytanie? Tak, Wojtek. Przepraszam, że na chwilę mnie nie było, ale jestem w trasie i musiałem zjechać na stację zatankować. Mhm. Mam to pytanko, bo pierwszy raz dzisiaj usłyszałem o tym pakiecie jakimś takim, który wiesz, skraca drogę biznesową. Dokładnie. Pierwsze moje pytanie, czy to dodatkowo gdzieś coś po prostu trzeba płacić na etapie rejestracji, czy w którym momencie to się kupuje? Tu się kupuje, tak. To jest dobre pytanie, dzięki, Mirku. To jest dodatkowy, tak. To się jakby kupuje tak, jak się rejestrujesz, w back office wchodzisz do swojego back office'u i tam jest taki jakby upgrade, czyli uaktywnienie, tam dokupujesz jakby, na przykład jak chcesz zaktualizować poziom członkostwa, to tam to jest właśnie, ten starter jest tam i to sobie oddzielnie. Jeżeli ja już jestem członkiem platynowym prawie rok, mhm. a teraz na przykład w tej chwili, nie wiem, chciałbym skorzystać z tego pakietu, czy teraz też mogę go dokupić w trakcie, tak. Czy to jest tylko dla takich ludzi, którzy... Aha, nie. To jest, na momencie sobie to jest. To jest dla wszystkich. Ja sobie wykupiłem ten pakiet jak najbardziej i to jest dla wszystkich. Możesz... No bo jeżeli jesteś zorientowany biznesowo i rzeczywiście działasz, to według mnie jest oczywiście. To jest ma jak to najbardziej, fajna sprawa. Ma jak najbardziej sens, bo mówię, skraca ci ten, bardzo dużo osób się na to zdecydowało. Poza tym masz, mówię, 10 tych kart, ten dostęp do tych szkoleń. A jaki jest koszt tego? $99 jednorazowo. To jest jakby, no nie są jakieś wielkie pieniądze. Także to jest to dodatkowe. I w zasadzie to jest jakby do końca roku to obowiązuje właśnie, nie powiedziałem o tym. Ta promocja, oj, jeszcze nie powiedziałem o jednej promocji, zapomniałem z tego wszystkiego. Jest kilka promocji do końca roku. Pierwsza promocja to jest taka, że dla każdej osoby, która się teraz zapisze pomiędzy teraz a do końca roku, do końca grudnia, dostaje dodatkowo $1000 w postaci punktów, ok, tych lojalnościowych. Czyli załóżmy, wykupujesz platynowe członkostwo, dostajesz, dlatego że się teraz w tym okresie wpisujesz, dostajesz dodatkowo $1000 do wykorzystania właśnie na wyjazdy. To jest jedno. A te 1000 punktów to jest w postaci który? To są jakie punkty? To są te punkty rewards? Czy to tak, są to te są punkty rewards, to są dokładnie, to są właśnie do wykorzystania w bazie hoteli, w bazie tamtych wycieczek fakultatywnych
i zdaje się na sam wynajem samochodu. Teraz tak, to jest pierwsza promocja. Druga promocja to jest taka, że ten Ignition Kit, czyli ten pakiet, ten starter dodatkowy, on jest jedynie możliwość tego wykupienia do końca roku. Za te $99, prawda? To jest drugie. I trzecie jest jeszcze tutaj promocja, ale to jest dla osób, które tutaj na wyspach. To w zasadzie jakby akurat was nie dotyczy. To jest jeszcze dodatkowo, ale to już jest nie przez firmę, to już jest powiedzmy przez nas tutaj. W każdym razie ta dodatkowa promocja jest do końca roku, także zdecydowanie warto z niej skorzystać. Te webinary prowadzimy co środę. Możliwe, że będziemy je częściej prowadzić. Mamy teraz ten stały pokój tutaj i prawdopodobnie jeszcze, no oczywiście grupa się zwiększy i będzie tutaj troszeczkę większa możliwość. Oczywiście Polska, bo mamy międzynarodowe, no to my działamy. Tutaj będzie okazja, żeby po prostu, ja mówię, ja będę też nagrywał, to jest w tym momencie nagrywane, puszczę tam na grupę naszą. Także zdecydowanie, jak widać, jest dużo, dużo rzeczy nowych, a ja tylko powiem, że ta promocja tej karty, tego Dream Givera, to jest dopiero początek, że tak powiem. Ja już mniej więcej wiem, co tam w kolejnych krokach, także zapowiada się naprawdę no, duża znowu innowacja i jeszcze kolejne po prostu narzędzia, które jeszcze łatwiej będzie, że tak powiem, promować i tak dalej. Także nic, dzięki za uwagę wszystkim. Możemy połączyć, Wojtku i Elizo, już prywatnie, że tak powiem. Dzięki, Mirku, za ten moment. Miło cię było widzieć, dzięki za świeże wieści. Mówię, dużo się dzieje, dużo będzie, ten tutaj jest po prostu, no ja będę się starał tam wszystko na bieżąco dawać. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się w Londynie. Siemano, cześć. No ja również. Pozdrawiam wszystkich, cześć. Dzięki za uwagę i co mogę powiedzieć? You should be here. You should be here. Cześć.